Siemka, tutaj Berlin, a to jest Dark Souls 2, czyli ostatnia gra, która dostała od nas pełną dychę w ostatnim numerze Actiona, co jak wiecie nie zdarza się często. I postanowiłem nagrać wam ten let's play, bo nie dość, że jestem zakochany totalnie, to jeszcze po prostu wybucham w środku, bo muszę się z kimś podzielić tym, jak bardzo ta gra jest wspaniała. I dlatego, chociaż nie mam pojęcia, jak to się robi, nigdy nie nagrywałem żadnego gameplayu z komentarzem i tak dalej, to spróbujmy, mam nadzieję, że wybaczycie mi jakieś potknięcia i to, że kompletnie nie mam pojęcia, nie mam najmniejszego pojęcia, jak to się robi. I więc, dobra, no więc przejdźmy do gry. Dark Souls 2 jest oczywiście sequelem jedynki, ale jeżeli nie graliście nigdy w jedynkę, no to nie macie kompletnie czym się przejmować, bo teoretycznie nie mają ze sobą żadnego związku. Tylko najwięksi fani cokolwiek znajdą. Zaczyna się to Things Betwixt, czyli takim jakby limbo pomiędzy życiem a śmiercią. Jest się takim bardzo, bardzo brzydkim panem. Zobaczcie, jak on wygląda. Obrzydliwa morda. Zaraz to naprawimy, ale zaczyna się tutaj i trzeba oczywiście iść w stronę światła. Idźmy więc tam. W międzyczasie popatrzcie tam po lewej na górze, widzicie taki czerwony pasek. To jest nasze życie i generalnie pasek jest w połowie, bo twórcy już tutaj chcą nam pokazać, jak będziemy wyglądać, kiedy będziemy najsłabsi, jak to tylko możliwe. I tak to też wygląda, bo jeżeli nawet on by był w pełni, gdyby był cały czerwony, czyli byśmy byli w postaci ludzkiej, to po kilkunastu śmierciach wyglądałby właśnie w ten sposób. I to jest jedna z największych nowości w drugiej części gry i jest bardzo, bardzo, bardzo hardkorowo wesoła. To teoretycznie przeciwnik, możemy go zaatakować, ale lepiej go nie robić, bo umrzemy i to są chyba jedyne potwory w grze, które nic nam same z siebie nie zrobią, ale nie to nas interesuje. Teoretycznie powinniśmy iść tam, w stronę tej wody, w stronę światła i tak dalej, ale skręćmy sobie najpierw tutaj. Polecam w ogóle rozglądać się wszędzie, gdzie tylko, jeżeli tylko odpalicie grę, to rozglądajcie się wszędzie, idźcie, chodźcie w każde możliwe miejsce i zbierajcie wszystko, co się da. Tutaj na przykład znajdziecie zardzewiałą monetę, która sprawia, że będziecie w stanie przez krótki okres czasu, przez jakąś chwilę znaleźć więcej przedmiotów, czyli bijąc przeciwników macie większą szansę, że coś z nich w ogóle wypadnie. A jest to tyle ważne, że kolejną zmianą w dwójce w stosunku do jedynki jest to, że nie da się grindować, nie da się farmić wrogów i zbierać od nich przedmiotów ciągle, bo po powiedzmy 15 takich respawnach, o czym powiem później, po prostu znikają, już ich nie ma. Skipuję wszystkie cutscenki, bo nie chcę wam... To gdybyśmy mieli się zagłębiać w fabułę, musielibyśmy z powodu takiego, że Dark Souls nie jest taką typową grą, musielibyśmy czytać wszystkie opisy wszystkich przedmiotów, najlepiej jeszcze dyskutować na temat tego, co widzimy i tak dalej, i tak dalej, a trochę nie ma na to czasu, więc skupię się tylko i wyłącznie na grze i przejdę kawałek, żeby pokazać wam mniej więcej, o co w ogóle w tej grze chodzi i jak się za to zabrać, żeby nie umierać co 5 sekund. Więc tak wygląda ekran tworzenia postaci. Mamy kilka klas. Nie przejmujcie się z nimi za bardzo, bo klasy w Dark Souls 2, tak samo jak w jedynce, nie mają większego znaczenia. Znaczenie ma to, że po prawej na dole macie statystyki, ten drugi rządek. Pierwszy rządek to są takie... To jest wytrzymałość, ilość punktów życia, punktów wręcz staminy, czyli tego, ile razy możecie na przykład rolować albo bić wroga, zanim się zmęczycie i tym podobne rzeczy. Drugi pasek to są rzeczy ofensywne, czyli pierwszy on ma 15 siły, 11 zręczności i dlatego jest na przykład fajną postacią tego, żeby tłuc mieczem. Zresztą no, jest wojownikiem, więc się rozumie. Tutaj jest na przykład rycerz, który ma 11 siły, ale ma na przykład więcej zręczności i więcej punktów życia, czyli 13 i 12. Znaczy to tyle, że może wziąć więcej na klatę, ale też na przykład atakować więcej razy. Czyli na przykład zaatakuje dwa razy i zmęczy się mniej niż ten koleś po jednym, który zaatakuje mocniej, ale mniej razy. Nieważne. Teoretycznie każda klasa może być każdą i tak te punkty tutaj, które są, to są tylko jakieś startowe rzeczy, którymi się zbyt bardzo nie musicie przejmować, bo zawsze wszystko można zmienić, wszystko można wrócić i tak dalej. Z kolei, jeżeli chcecie grać magiem, no to zastanówcie się nad tym klerykiem, sorcererem, boże, mogłem grać w polską wersję, żeby nie mieć cały czas takiego mindfucku, że nie wiem, jak wam to mówić. Ja wybieram rycerza, bo ostatnio się zakochałem w tej klasie, jest strasznie fajna do tego, żeby
biec z mieczem w dwóch rękach i po prostu łoić wszystkich. To jest zresztą strasznie fajnie premiowane w tej części. Już nie ma tak, że lokujecie sobie na wrogu i biegacie dookoła niego i czekacie, aż popełni błąd czy coś w tym stylu. Tylko gra premiuje bycie bezczelnym, co zresztą może zobaczycie, jeżeli nie będę lamić. Gift to jest coś, z czym zaczynacie. To jest kilka przedmiotów i musicie zdecydować na początku, co byście chcieli dostać i generalnie teoretycznie wszystko tutaj może kusić, ale wszystkie te przedmioty poza tym jednym, chociaż też nie mam pewności, da się znaleźć w grze. Na przykład Life Ring dodaje trochę punktów życia, ale nie jest to przesadnie ważne, bo i możecie sobie na przykład popakować trochę statystykę, żeby mieć więcej tego życia, więc to nie jest jakieś super. Effigy znajdujecie potem hurtem, tak samo jak te kamienie. To jest kość, która pozwala, właśnie effigy, kiedy umrzecie, pozwala wam wrócić do ludzkiej postaci, to są kamienie, które was leczą, to jest rzecz, która pozwala wrócić do ostatniego ogniska, czyli na przykład wejdziecie sobie na jakąś arenę, zobaczycie, że o nie, tutaj się nie da przeżyć, więc klikacie, używacie tej kości i wracacie sobie do ogniska. To jest strasznie fajny przedmiot, który pozwala, który służy do multiplayera. Jeżeli ktoś was nawiedzi, to wtedy jest tak jakby nikt w waszej grze nie zwraca na niego uwagi. Wy macie problem na przykład z przeciwnikami, on może korzystać z przeciwników, którzy odwracają waszą uwagę i was atakować. Jeżeli użyjecie tego przedmiotu, to wrogowie, których macie, zaczną atakować jego. To jest bardzo fajne, jakby się doczekać filmików na YouTubie, gdzie ludzie to wykorzystują w jakiś kreatywny sposób, ale ten przedmiot też da się dostać w grze, więc nie ma sensu go teraz brać. To z kolei sprawia, że o tym wam opowiem później. Pamiętajcie, że jest przedmiot, którym wam opowiem przy okazji ogniska i potworów. Więc bierzemy to, bo nie mamy pojęcia, co to robi, i więc może być ciekawie. W przeciwieństwie do pierwszej części można stworzyć naprawdę ładną postać. Ja sobie zmienię tylko płeć na kobietę, bo zawsze gram kobietami, ale nie będę się tym teraz zajmować, więc lećmy do gry. Wyłączamy cutscenki. I lądujemy w chacie kobiet ubranych na czerwono. Wygląda tak. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to gadać z wszystkimi. Gadacie z wszystkimi, aż wyczerpiecie dialogi. I często wracajcie do tych postaci, żeby sobie z nimi pogadać, bo czasami dadzą wam jakąś bardzo fajną rzecz. Albo coś innego, powiedzą wam jakąś super ważną rzecz fabularną i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo warto z wszystkimi rozmawiać. Wchodzicie na górę do tej skrzyni, żeby wziąć sobie Human Effigy, czyli przedmiot, który pozwala tam się zmienić w człowieka z powrotem, jak już umrzecie. I zapamiętujecie tą kobietę. Te pozostałe dwie się nie odzywają, ale ta jedna, kiedy znajdziecie pewien przedmiot, pozwoli wam wrócić tak jakby do początku postaci. Jeżeli zalewelujecie 50 tysięcy razy i wrócicie sobie do niej z tym pewnym przedmiotem, to możecie rozdać punkty od początku. Jest to super rzecz. Niektórzy narzekają, że to ułatwienie, ale tak naprawdę jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny motyw, fajny ukłon ze strony twórców. Każde ognisko musicie odpalić, polecam. To taki checkpoint. Jeżeli umrzecie, to właśnie w tym miejscu się odrodzicie. Pamiętajcie, żeby zniszczyć sobie ten wóz. Niektóre przedmioty da się zniszczyć, najczęściej są drewniane, i zebrać przedmioty. To, co tutaj dostaliśmy, to jest taki przedmiot, który można wykorzystać, żeby dostać pieniądze, czyli to Soul of a Lost Undead i tym podobne rzeczy. Jest ich naprawdę dużo, dzięki temu dostajemy, powiedziałem, pieniądze, chodzi o duszę, czyli za każde zabicie przeciwnika, za wszystkie takie rzeczy dostaje tam poprawę i się pojawią dusze, które można wykorzystać do levelowania, ulepszania przedmiotów, kupowania ich itd., itd. Dostaliśmy właśnie przedmiot, który się pojawił tutaj, i jeżeli go zjem, wykorzystam, to dostanę hajsu. Dostaliśmy też pochodnię, która, i widziałem, że ludzie na forach mają z tym problem. Pochodnia nie jest przedmiotem, nie ma jej w ekwipunku, ona się pojawia, widzicie, tutaj obok butów, jest 5 minut. Pochodnia właśnie tutaj się pojawia, mogę z niej korzystać przez 5 minut i tylko tyle. Jest to bardzo fajna rzecz, a korzysta się z niej w ognisku, klikając trójkąt, zamiast odpoczywania przy ognisku, trzeba odpalić pochodnię. Potem jak się tu przejdziecie,
zobaczycie takie rzeczy i możecie, jak przyjdziecie tu z pochodnią, możecie to odpalić, zgasić pochodnię i od tego czegoś odpalać potem ten. Ale zanim tu pójdziemy, to jest tak naprawdę tutorial. Tam się zaczyna tutorial i tam się dopiero dowiecie, jak się atakuje i tak dalej, i tak dalej, ale możemy zrobić takie coś. Czyli wrócić się kawałek i skręcić w prawo. To jest typowe Dark Souls. Widzicie ślady na ziemi, wiecie, że coś bardzo złego was tu czeka. I czeka nas ogr, to chyba jest. Niektórzy mówią, że to jest przerośnięty szczur albo hipopotam, mają rację. Czeka nas to coś. Nie będę z tym walczyć, bo mam beznadziejnego pada. Pisałem o tym zresztą w recenzji, że na redakcyjnych padach ciężko mi się grało, bo mają lekko popsute już te już wyciskane przyciski, więc nie działa mi unik, tak, mam problem z tym i ledwo mi działa skok. Jeżeli pokonacie go albo zwabicie go, podchodząc za blisko i tak dalej, pobiegniecie tam, wyminiecie, to on tam pilnuje tak jakby zwłok, które trzymają przedmiot pozwalający wam dodać sobie efekt tego błyskawic do miecza. Bardzo fajnie, Gold Pine Raising, jak się tak. Skręcacie jednak tutaj, żeby sobie zeskoczyć na dół. Uważajcie zawsze, jak skaczecie, bo możecie spaść. O, skaczemy tutaj, zbieramy sobie kamień. I jak się stąd wychodziło? Nie pamiętam. Chyba tędy. Nie tędy. Tędy się stąd wychodziło. Dobra. Zebraliśmy sobie kamień, który zaraz nam się przyda. Idziemy do ogniska znowu. Tamtego gościa możecie pokonać, polecam, to jest fajna zabawa i prawdopodobnie jeżeli nie graliście wcześniej albo jeszcze się nie przyzwyczailiście do zmian w mechanice, które ma Dark Souls 2, to dostaniecie tam pierwszego achievementa, który się nazywa Oto Dark Souls, czyli pierwsza śmierć. Przechodzicie przez te drzwi takie dziwne, one najczęściej prowadzą do bossów, ale tutaj na szczęście tego nie robią. Ataki są proste, R1 atak to jest atak szybki, normalny, R2 to jest atak silny i powolny. Będę atakować tylko R1, bo jest łatwiej. Dobra, macie R2. Umarł na jeden cios, a nie na dwa, tak jak poprzedni. Są też oczywiście role, tutaj jest koleś, który pozwala wam nauczyć się backstabu, mam nadzieję, że wejdzie. O, jest. To jest cios w plecy. Teoretycznie w jedynce, jak się go zaczynało, było się nieśmiertelnym. Tutaj klatek animacji i nieśmiertelności jest trochę mniej, przez co jak zaczynacie backstab, możecie oberwać i tylko przez tak jakby środek tego backstabu jesteście nieśmiertelni. Pod koniec też można oberwać. Jest to dużo słabsza taktyka, więc żeby wbijać się w środek grupy wrogów i jakoś próbować sobie z nim poradzić. W jedynce się dało bez problemu, tutaj już nie jest tak łatwo. Biegniecie sobie przez te wszystkie korytarze, zaglądacie wszędzie, gdzie się da i uczycie się na przykład niedostawania strzałami w gębę. Zbieracie wszystkie przedmioty. Właśnie, live gamy. To są te kamyki, które leczą i jak mówiłem na początku, że nie biorę tego gifta, bo jest ich dużo, no to już mam 11, prawdopodobnie w ciągu najbliższych 20 minut będę ich mieć 20 parę. Teoretycznie możemy zeskoczyć tutaj na dół, tutaj jest koleś, który ma przedmiot, ale idziemy najpierw tu. Pierwsze co robimy to, o właśnie, widzicie? No właśnie, to coś, co tutaj jest, chce od nas coś smooth and silky. Dostaliśmy taki kamień. No i trzeba im go dać. Uważajcie z tym. Discard pozbywa się tego całkowicie, leave zostawia przedmiot. No, od razu dostaliśmy przedmiot. Human effigy. Nice. Szkoda, że nic ciekawszego. Trudno. Kopiemy tą drabinę. Dzięki temu zawsze możemy sobie wrócić, jak znajdziemy tych kamieni więcej. Znajduje się ich naprawdę sporo. Możemy sobie tu wrócić bez problemu i wymieniać się z nimi i dostawać przypadkowe przedmioty. Chociaż pewnie nie takie przypadkowe, tylko musimy poczekać, aż jacyś hardkorowcy dowiedzą się,
dowiedzą się, co tam naprawdę da się znaleźć. Kolejne miejsca tutorialowe. Tutaj jest taka jedna dość fajna rzecz, której będziecie się musieli bardzo szybko nauczyć. Zaraz wam pokażę. Bijemy chłopaka. Jest kolejny. Jezus. Dobra. Tutaj coś się świeci, ale jeżeli biegniecie na pałę, to spadniecie w przepaść. To, czego się musicie nauczyć, to jest to, że jak biegniecie, możecie kliknąć L3, żeby skoczyć. Zawsze jest też ta rolka na końcu, która sprawia, że się trochę musi. Kawałek się będzie turlać, co potrafi przeszkodzić w niektórych rzeczach, na przykład kiedy spadniecie, wymierzycie sobie idealnie w jakąś tam przestrzeń i spadniecie w przepaść, bo postać się musi poturlać. Tutaj jest tutorial skakania ludziom na łby. Polecam, bardzo fajne, mam nadzieję, że trafię. Jest idealnie, nie wiem, czemu go nie zabiłem. Okej. Okay. Coś chyba... O, tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie. Bieramy kolejny... O, Cracked Red Eye Orb. I to jest przedmiot, który pozwoli wam nawiedzić jakiegoś biednego człowieka. Nie wiem, czy to się da zrobić teraz, bo gram jeszcze niestety. Już 2 tygodnie albo 1,5 tygodnia gram na offline i jestem wściekły na Namco, że jeszcze nie odpaliło europejskich serwerów. Już nie mogę się doczekać, aż będę grać w multi i będę mógł skorzystać z tych przedmiotów, żeby kogoś nawiedzić albo żeby zostać nawiedzonym. Będzie, multi wydaje się tak wspaniałe po tych wszystkich przedmiotach, które tu znajduję, są naprawdę świetne. To drzewo trzeba kopnąć, uważając na tego cholernego łucznika, nie znoszę ich. Okej. Okay. Life gemy działają tak. Możecie iść, jak się leczycie. To jest strasznie fajna rzecz. Na chwilę tylko zwalniacie, życie wam się bardzo powoli odnawia, ale się odnawia. Spadacie tutaj, bijecie gościa, uważacie na strzały, bo oczywiście nie może być za łatwo. I biegacie na drabinę. Kiedy trzymacie B... dobra, to zaraz to powiem. Zabijamy go. W jedynce, kiedy wchodziło się na drabiny, można było kliknąć B, żeby z nich zjechać. Teraz jak się kliknie B, zeskakuje się z drabin. Przypłaciłem to śmiercią razy 3, bo zapominałem. Ale nowa mechanika jest taka, że jeżeli trzymacie kierunek góra albo dół i trzymacie B jednocześnie, to zjeżdżacie po drabinach albo wchodzicie na nie szybciej. To jest naprawdę, naprawdę świetne. Dochodzimy do takiej lokacji, w której są, do takiej plaży, w której jest znowu ten hipopotam i tutaj za rogiem jest drugi. Jeżeli macie ochotę się z nimi pobawić, to jest dobre miejsce, bo możecie podejść do nich i je zwabić tutaj. Kiedy będą tutaj stać, nie mogą was trafić, więc kiedy zaatakują, są przez chwilę ogłuszone, to bijecie ich i trwa to trochę, ale da się ich w ten sposób łatwo pokonać. Tam to, na co on patrzy, to jest trumna. Nie mieliśmy pojęcia, jak graliśmy z ludźmi przed premierą, co ta trumna robi, aż w końcu ktoś coś dziwnego zauważył, że kurde, jestem kobietą, byłem kobietą, a teraz nagle jestem facetem. No aż w końcu się dowiedzieliśmy, że ta trumna, jeżeli się w niej prześpicie, to zmieni się swoją płeć. I to wszystko, ten cały wszystkie te rzeczy były po to, żeby dojść tutaj, czyli zakończyć tutorial. To jest wprowadzenie do Dark Souls 2, jest naprawdę świetnie zrobione i jak tutaj sobie poradzicie, to jesteście gotowi na to, żeby zacząć prawdziwą grę, a prawdziwa gra zaczyna się za tym tunelem w mieście, hubie, do którego będziecie często wracać, będziecie dużo rzeczy tam robić, czyli w Majuli. Patrzcie na to. No, dobra, to koniec pierwszej części tego let's playu, widzimy się za chwilę, możliwe albo już jutro, albo jakoś tak. Zobaczymy, na ile czasu mi starczy, ile to się będzie wrzucać, czy w ogóle się wrzuci na ten YouTube i tak dalej. No, do zobaczenia.